Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam bardzo serdecznie, zapraszam na audycję Gość Poranka, pierwsza audycja w tym roku i pierwsza audycja w tym roku także nasza kulturalna. Marek Zalewski jest dzisiaj moim gościem, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witamy. Przypominamy, w pierwszy poniedziałek miesiąca audycja trochę o kulturze, trochę o sztuce właśnie z panem Markiem Zalewskim. Mam nadzieję, że w tym nowym roku będzie ona kontynuowana, już na lutowe spotkanie zapraszamy. Podczas grudniowej naszej audycji podsumowaliśmy trochę rok 2016. To teraz może kilka słów o planach na ten nowy 2017 rok. Plany i postanowienia noworoczne Marka Zalewskiego. Oczywiście mam tu na myśli te związane z pana pracą. Tak, ja przede wszystkim to zacznę od tego, że wszystkim życzę wspaniałego roku i kulturalnego roku, kolorowego roku. Plany są ogromne. Sam nie wiem, czy damy radę to wszystko zrealizować. Od jutra już zaczynam pracę w swojej pracowni. Wystawy, praca. To jest, pewnie będzie bardzo pracowity rok. No właśnie, i o tych wystawach porozmawiamy, bo na Facebooku widać Ciechanowian coraz więcej. Do grona Ciechanowian duże grono Płońszczan także dołączyło, to o tych wystawach porozmawiajmy. Będzie wystawa na pewno jeszcze w tym miesiącu w Płońsku. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu MCK-u Płońskiego. Będą to Płońszczanie. To jest cykl, który powstaje i mam nadzieję będzie do końca moich dni powstawał. Różne miasta do tego cyklu dołączą. Ciechanowianie też się doczekają, bo widzę, że już tam niektórzy wspominają, kiedy będzie Ciechanowska. Będzie na pewno Ciechanowska edycja. My nawet kilka telefonów też do redakcji mieliśmy o Ciechanowian. Kiedy wystawa? Następna wystawa Ciechanowiana będą, myślę, że już w lutym, albo może w marcu, na pewno już. To już na pewno, bo jest na pewno już sporo już cykl powstał dawno, już jest ponad 300 portretów. W nowej edycji znowu chcę pokazać, nie wiem, 60 portretów. To są szkice, to nie są Bóg wie jakie dzieła sztuki, to są tylko szkice, które dla przyjemności robię. I warto je obejrzeć i też miło jest, jak zobaczymy siebie na takim szkicu. Tak, ja myślę, że ta społeczność się jakoś integruje w ten sposób, mam nadzieję. No i jeszcze rozmawialiśmy na poprzednich audycjach o albumie, o Ciechanowie. Czy ten album już się tworzy, czy już się kończy? Praca nad albumem. To jest następny album, w którym chcę pokazać też szkice, ale już o Ciechanowie, o okolicach Ciechanowa. Różne obiekty, one są gdzieś tam, istniały już, pokazywane przeze mnie, ale chcę je zebrać, uporządkować, no i przede wszystkim zaprosiłem fajnych autorów różnych tekstów, którzy do tego albumu coś napisali, niektórzy nawet więcej niż 2-3 sztuki. Mówię specjalnie sztuki, tak. Specjalnie mówię sztuki, dlatego, że to są piękne wiersze, teksty różne, które bardzo dziękuję za nie już dzisiaj i myślę, że gdzieś w lutym, w połowie lutego ten album już będzie wydrukowany. Przed naszą audycją chwilę rozmawialiśmy o tym, że także te grono apostołów się powiększa i już chyba w marcu, tak jeśli się nie mylę, ma być zakończone. Tak, no właśnie jutro już dokładnie przystępuję pracą nad świętym Jakubem Ewangelistą Młodszym. Jakubem Młodszym, który już w miarę jakby jest koncepcja zorganizowana u mnie w głowie, ale od jutra zaczynam i do 15 marca mam, że tak powiem, przysiągłem księdzu Graczykowi, że powstaną. Czyli intensywny bardzo początek, ten pierwszy kwartał 2017 roku się zapowiada. A chciałam zapytać, czy odpoczynek, czas na odpoczynek w święta, w nowy rok był, bo widziałam na Facebooku, że co chwilę jakieś szkice, jakieś projekty się pojawiały. No to jest, ze mną to jest taki problem, że jak jest chwila czasu, to nie siedzę przed telewizorem, tylko coś robię, coś szkicuję, coś maluję. A co na to rodzina? Czy oni się przyzwyczaili już do tego? No jest, niestety są różne konflikty rodzinne z tego powodu, nieduże, ale są. No wie pani, to jest tak, że wiecie państwo, to jest tak, że jak człowiek jest czymś bardzo zainteresowanym i jakby no, ciągle ma ochotę coś robić ze sobą, no to nie ma innego wyjścia, tylko trzeba wziąć ołówek, czy dłuto, czy pędzel i to robić.
Jeśli ktoś ma postanowienie noworoczne, więcej czasu poświęcać na spotkanie z kulturą, ze sztuką, to jakie miejsca pan by polecił tu na terenie północnego Mazowsza, które są warte do odwiedzenia, gdzie zawsze coś się dzieje? Rodzi się w Ciechanowie, bo jak do tej pory Ciechanów nie ma trochę szczęścia, ale rodzi się fajna galeria w Ciechanowie, to znaczy ona już powstała w COEK Studio. Mam nadzieję, że jakby rozwinie się część ta bardziej twórcza. Powstaje nowy projekt, czyli ten przegląd sztuki, który prowadzi Ula Michalska. Powstaje, no myślę, ambitna galeria i tego brakuje generalnie, bo wiecie państwo, to jest tak, że galerię można zrobić. Można zrobić, to jest sala, jakieś oświetlenie, tylko w tej galerii też musi być sztuka, a nie mydło i powidło. I też to musi mieć jakieś ręce i nogi. To nie sztuka powiesić na ścianach obrazy. Trzeba wyeksponować, trzeba je pokazać, trzeba je udostępnić, trzeba je uprzystępnić ludziom, to znaczy powiedzieć. To jest pewna edukacja estetyczna społeczeństwa, także nie można sobie tak byle co i byle gdzie zrobić. Ja się bardzo z tego cieszę, bo kiedyś było Biuro Wystaw Artystycznych. Mam nadzieję, że był i miałem taki pomysł, żeby to była galeria C, która miała ambitną jakby rolę. I całe szczęście, że coś takiego się rodzi w Ciechanowie. To jest fajne, bo Ciechanów troszeczkę odstaje od wielu miast, chociażby od Płońska, jeżeli chodzi o sztukę. Bo tam cały czas coś się dzieje. Czyli jeżeli gdzieś dalej, to poleca pan Płońsk na pewno. Płońsk na pewno. Fakt, że mają piękny obiekt, to jest jedna sprawa. A druga, że są fajni ludzie, że są no, twórczy ludzie, którzy mają pomysły i piękną sztukę zaczynają prezentować. To jest fajne. Czyli zapraszamy gorąco. Godne polecenia miejsca na rok 2017. Jeszcze coś? Jest kilka. Już kończymy, tak? Już kończymy, tak. Bardzo szybko jeszcze możemy powiedzieć. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję bardzo. Również życzymy wszystkiego dobrego dla pana Marka Zalewskiego, żeby wszystkie plany udało się zrealizować w tym nowym 2017 roku. No i kolejna audycja na początku lutego, pierwszy poniedziałek lutego. Dziękuję bardzo. Moim gościem był artysta plastyk pan Marek Zalewski. Zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję. Gość poranka.